Dzień dobry, w kolejnym odcinku, to już 8. odcinek. Muszę przyznać, że nagrywanie tego sprawia mi ogromną frajdę, więc zobaczymy, ile potrwa seria. Mam nadzieję, że wam tak samo się podoba, jak i mi. Ale okej, co tu się dzieje? Dobra, tu mamy naszą tawernę, także ona niech sobie tam spokojnie będzie. Tutaj kolejne domy się tworzą i chciałbym sprawdzić. Okej, cały czas ktoś musi pokonać taki duży dystans, żeby pracować w tej kopalni. Tak samo w tej. Także budowa tutaj nowych domów zdecydowanie powinna usprawnić pracę. A co za tym idzie? Szybkość oczywiście też wydobywania. Ok, zwiększę o jedną osobę, niech już będzie na maksa. Nic nie stoi na przeszkodzie. Ciekawe, czy ten węgiel tak samo jest wykorzystywany jak to drewno opałowe do ogrzewania mieszkań. Tego nie sprawdziłem i szczerze powiedziawszy nie wiem, jak to wygląda, ale z ciekawości myślę, że później to sprawdzę. Okej, no budujcie szybciej ten dom, bo jestem ciekaw, czy się przeniosą do tego. Wolałbym, żeby tak było. Okej, no jest wybudowany. Z tym, że totalnie bez sensu. Bo ci nadal muszą ganiać taki kawał. Okej, no przynajmniej stąd już teraz jest bliżej. Okej, tu jeden robotnik. Właściwie budowniczy. I proszę was o zrobienie, skończenie tych domów. To nakazuję wam ja, burmistrz tego miasta. Także proszę je czym prędzej zrobić i będziemy mieć z głowy. Okej, no stąd już nikt nie chodzi. Taki był tego zamysł. Teraz tylko jeszcze stąd muszą ganiać. Dosyć duży dystans. 24. Gdzie jest budowniczy? Gdzie on polazł? Okej, no mało żelaza. Co ja na to poradzę? No skończy to ktoś? Halo? Halo? Okej. No co? Stuknęła 2 razy młoteczkiem i się idzie? Co to ma być? Za robotnik. Od godziny mi płacą, czy co? Nie płacę za godzinę, tu płacę za skończoną robotę. Może kończyć mi tą robotę i będzie po kłopocie. Okej, no tutaj też się powoli wydobywam. Także dobrze, będę miał duże zapasy tutaj tego kamienia, co mnie oczywiście mega cieszy, tylko chciałbym to skończyć. Tak samo to. 27, no tu 25. Aha. Kolejnej osobie się zmarło, tylko tu zmniejszę wydobycie tego. Okej, no jest... Teraz skąd? Okej, no trochę walić logikę. Bo zamiast tu mieć bliżej, to oni tak nadal ganiają tam daleko. Bo dlaczego by nie? Okej. Teraz nic się de facto nie buduje, więc mógłbym zacząć budowę tutaj. Co byłoby z mojego punktu widzenia ciekawym rozwiązaniem, z tym, że o nie to, tylko to chciałem. Chciałbym tu jeszcze stworzyć jakąś drogę. Taką powiedzmy... Okej, no może być taka. Niczego by nie. Dlatego proszę was o szybsze zadziałanie w tym temacie. Myślę, że 2 budowniczych w zupełności wystarczy. Natomiast chciałbym się zatroszczyć troszeczkę bardziej o Wycinkę drzew. Mamy 4x4. Ile to mamy w ogóle? 9. Tutaj musi być właśnie. To zwiększmy do 2. Niech już mi stąd wszystko wytną, a później zacznę produkcję, znaczy budowę tego, przez co będę mógł z czystym sumieniem to wyeliminować z tego miejsca. Nie wiem, problem może być jedynie z żelazem. Tego za wiele niestety tutaj nie ma, ale jakoś damy sobie radę. Kamienia szybko przybywa, więc jest dobrze. Te oczywiście powoli ten kamień będą mi wydobywać. Okej, no jakieś 17. No jakbym w sumie mam trochę więcej osób, więc... A myślę, że po 5 osób niech tutaj spokojnie sobie pracuje. Ciekawe, czy już wpadli na ten pomysł, że można... No, brawo. Wpadli na ten pomysł. Że można tutaj oczywiście o wiele bliżej pracować. Znaczy w sumie bliżej mieszkać. Okej, no tym też trzeba będzie się w pewnym momencie zająć, żeby ten węgiel zacząć wydobywać. Natomiast jak idzie tutaj sytuacja? No to żelazo. Cały czas jest z tym problem. Okej, no kurczaki się mnożą. Także dobrze. Jak tam z produkcją w ogóle naszych kurczaków? No całkiem sprawnie. Najbardziej chyba tu by mi się owce przydały, bo z owiec jednocześnie miałbym też wełnę, którą to wełnę mógłbym przeznaczyć na budowę. Na szycie lepszych ubrań. Okej, właśnie tutaj ubrania. Limit. Myślę, że mogę ten limit podwyższyć, tylko zerknąłbym, gdzie ja tu robiłem te ubrania. Okej, tutaj nie. Tu nie. Tutaj też nie. Tutaj był ktoś? Tak, jest. Nie mogłem takie właśnie ciepłe ubranka już zacząć wytwarzać, gdybym oczywiście miał tą wełnę, tak niezbędną do pracy. Nie ma tu gdzieś bliżej jakiegoś złoża żelaza? No tak nie za bardzo, no tutaj jest, ale to też jest kawał drogi. Niestety. Tu jest troszeczkę bliżej. Mógłbym de facto zrobić taki most na drugą stronę. Okej, no jedna osoba zmarła ze starości. 20 tam się zmieści. Okej. Cały czas wydobywają. Jak dla mnie bardzo dobrze. Kolejnej osobie się zmarło. Okej, chcę mieć cały czas ten jeden zapasu, w razie jak ktoś by mi tutaj wykitował, to żeby od razu następna osoba mogła ją zastąpić. Okej, no tu jest całkiem spory zapas, więc myślę, że chciałbym się chyba skusić ku tym złożom. Okej, tu nic nie będzie, więc spokojnie mogę sobie to wydobyć. Myślę, że w sumie kamień stąd też mogę wydobyć. Zaraz mi powinni tutaj mieszkańcy, którzy nie mają co robić, przychodzić, aby po prostu ten kamień wydobywać. Okej, no herbalist mam limit, w związku z tym zwiększmy ten limit do 1000, tak aby tutaj gość mi po prostu bezczynnie nie stał. Okej, mógłbym też szpital zrobić, to będzie trzeba pewnie pomyśleć o tym. Dobra, dajmy jedną osobę z drwali, aby mogła być w zapasie. Coś się tu dzieje? No słychać, że się dzieje. Tutaj widzę, że sobie idzie, tam kolejny idzie. Więc powoli, powoli idzie do przodu. Nie pamiętam, czy ta kopalnia to jest jakiś stały? Tak. I to mi w żaden sposób tutaj... No a de facto mógłbym tutaj zrobić jeszcze jedną taką kopalnię. Musiałbym ten dom po prostu jeden zlikwidować. Ale to może później. Tutaj zrobię takie zagłębie wydobywcze. Okej, jedna osoba zmarła. Ale mam cały czas dodatkowe osoby, więc zwiększę te limity, które wcześniej obniżyłem, tych osób. Okej, drewno opałowe jest na maksa, dajmy 1500. 25. Mam też 5 studentów. Czy jest tu jakiś poziom edukacji? Okej, no nie ma. No szkoda. Ile? 29 lat ma nasza populacja. Okej, no o właśnie, tutaj widać dokładnie ten spadek, jaki był, powiedzmy, tam z 40 kilku. To mi spadło do 20 kilku. Także był dosyć duży spadek. Okej, no studenci powoli tak się trzymają w sumie cały czas na podobnym poziomie. Dzieci tak samo. Mieszkańcy. Zdrowie trzyma się. Oczywiście była też duża zapaść pod względem ubrań. A tu widzę, że mamy teraz około 50, powiedzmy 2% wyedukowanych ludzi, więc to jest całkiem dobry wynik. No najfajniej byłoby utrzymywać to cały czas w granicach 100%, co by oczywiście było najlepszym rozwiązaniem. Jedzenia cały czas sporo. Tu jest bida. Okej, alkohol 0. Okej, no tutaj nie muszę się o nic martwić. Okej, dobrze też, że już zaczęli mi tego budowę. Mogę spokojnie zmniejszyć. I mam też dwie dodatkowe osoby. Czy są tutaj jakieś braki? Nie, tutaj nie ma, więc jest dobrze. Bezdomnych też na razie nie przyjmujemy, a szkoda, bo taki zastrzyk myślę, żeby się przydał. Ewentualnie jak powstanie to trading post, to zaczną też mi dodatkowi mieszkańcy napływać do miasta. Okej, kolejna osoba zmarła. W granicach 50. Tutaj w granicach 20 wydobycie cały czas będzie. Mógłbym te w sumie cmentarze też wybudować, ale miałem to wybudować. Okej, ruszymy z tymi dwoma. Tutaj kamieni spokojnie mi wszystkiego starczy. A później zlikwiduję te miejsca. Okej. Mogę przypisać jedną osobę na razie. Czego mamy tutaj dużo? Tutaj na razie on chyba po prostu będzie... ten gość mi sprowadzał te wszystkie rzeczy. Okej. W sumie mogę zobaczyć... No tak to nie. Ale... Czy za pomocą tej opcji... Okej, no tylko wiem, że tutaj gość mieszka. To raczej niewiele mi... daje. To w sumie niedługo powinno być wykonane już. Nawet mogłem tak zrobić, że po jednej osobie, żeby po prostu się zajmowali wybudowaniem tego. 8 studentów. Z edukacją stoimy cały czas coraz lepiej. No, jakieś tam minimalne wahania są. Okej. 300 narzędzi. Myślę, że możemy spokojnie sobie robić większy zapas. Oczywiście też trzeba będzie się zastanowić nad tą drugą kopalnią. I to cały czas wydobywa. Ale wydobywa tylko żelazo. Węgiel też by się tutaj powoli zaczął przydawać. I do tego będzie mi potrzebna ta druga kopalnia. W sumie mógłbym tak zrobić, że ona już tam niech sobie powoli zacznie się tworzyć. Okej, no to już kwestia tylko robocizny. Okej, herbalist. Mogę tutaj spokojnie zlikwidować już te... Tak. No chciałbym to zlikwidować. A, dobra. Czyli ktoś musi tutaj po prostu przyjść i to zburzyć. Okej, wydaje się logiczne. No i pięknie. I dodatkowo zostaną też materiały. Okej, dobra. Tu chyba trzeba jednak wyznaczyć limity, które oni są w stanie przynosić. Co my tu mamy? Tak naprawdę mięso. Bardzo dużo mięsa. Okej. Zróbmy tak. Tego 100. Tego też. Firewood. Okej, mam całkiem sporo, więc mógłbym tutaj zrobić limit tak z 500. Niech mi to przyniosą. Herbs. Powiedzmy ze 100. Żelaza tego nie chcę. Tego też nie chcę. Okej, zrobimy sobie właśnie tutaj takie zapasy, bo to jednak na tym polega, że trzeba zrobić zapasy, które oni będą tutaj znosić, a które później będę miał na wymianę. Ryby też mogę tutaj... Ryby mogę nawet tak z 400. Okej, czy narzędzia mógłbym? No tak ze 100 mógłbym, myślę, że mogę tutaj przeznaczyć. Okej. To będą moje rzeczy do handlowania. No i mamy od razu. Tylko... Okej. Zróbmy tak wolniej. Co mi tutaj masz? Czy mogę jakieś zamówienia? Handel. To mi raczej wiele nie daje. Co najwyżej mógłbym kupić narzędzia, których mam de facto dużo. Mógłbym sprzedać. Nie, bez sensu. Ewentualnie mógłbym chcieć, powiedzmy tak, 100 alkoholu. Stalowe narzędzia. To bym chciał chyba zamówić. I węgiel. To też by mi się przydało. Okej. Ewentualnie alkohol. No dobra. To chyba są rzeczy, które chciałbym właśnie zamówić. Chciałbym też mieć pozostałe te rzeczy. Co pewnie łatwo z tym nie będzie. No ale cóż, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku, tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już w kolejnym.